Czcigodni kapłani miłosowy życia konsekrowanego, szanowna pani konsul wraz z całą społecznością konsulatu, drodzy przedstawiciele organizacji polskich, umiłowani bracia i siostry. Każdy, kto doświadczył skuteczności wstawiennictwa Maryi, wie, że ona, wchodząc w trudne sytuacje naszego życia, zawsze wnosi ze sobą tylko i wyłącznie dobro. Może dlatego dzisiejszy psalm responsoryjny odnosi do Maryi słowa skierowane do mężnej Judyty, pokonującej wroga, przed którym drżeli nieulękli wojownicy. Modląc się, poszcząc, a przede wszystkim ufając Bogu, Judyta poszła tam, gdzie nie odważył się pójść nikt inny i ocaliła swój naród. A dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Maryję stojącą w miejscu, gdzie nie odważyli się stanąć nawet uczniowie Jezusa, pod krzyżem na Kalwarii. Nie wiemy, co działo się w jej sercu, ale możemy przypuszczać, że pomimo ogromnego bólu, jej ufność była silniejsza od rozpaczy. Rozważając w sercu kolejne wydarzenia z życia swojego syna, wspominając proroczą zapowiedź Symeona o mieczu, który ma przeszyć jej serce, wierzyła, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z tego koszmaru, który właśnie przeżywa. Nie krzyczała, nie rozpaczała, nie rzucała oskarżeń, lecz jako jedyna zaufała do końca. I chociaż wydawać by się mogło, że straciła wszystko, to my dobrze wiemy, że nie straciła niczego. Ona zyskała wszystko. Szacunek i podziw u ludzi, a u Boga pełnię łaski. Stojąca pod krzyżem Maryja zyskała również szczerą miłość narodu, który w tej katedrze ustami króla Jana Kazimierza ogłosił ją swoją królową. Stało się to w czasie, kiedy wróg niszczył ojczyznę, kiedy wróg niszczył wiarę. Wtedy cały naród patrzył w jej stronę i nie zawiódł się na miłości matki. Stojąca pod krzyżem Maryja weszła w historię naszego narodu jako matka, która uczy nas, że nie ma sytuacji beznadziejnych ani w naszym osobistym życiu, ani w życiu społecznym. Uczy, że Bóg wyprowadza dobro ze zła. Uczy, że Jego planów nie zdołają pokrzyżować ani chore ideologie, ani ludzka przewrotność, ani ludzka słabość. Uczy, że to Bóg, a nie zło, będzie miał ostatnie słowo w naszym życiu, nawet gdyby w danej chwili wszystko wskazywało na to, że jest akurat odwrotnie. Dzisiaj powtórzyła się historia w swoim jakże okrutnym wymiarze. Czasy wojny sieją strach i zamęt, cierpienie, ból i śmierć. Dlatego znów zwracamy swoje zaprzepożone serca w jej stronę i uciekamy się pod jej obronę, prosząc, by kolejny raz okazała się zwycięską niewiastą, depczącą głowę smoka, głowę zła i nienawiści, głowę odwiecznego wroga ludzkości. Kolejny raz stajemy przed naszą Matką i Królową, zawierzając swoje losy i prosząc, aby okazała się zwycięską królową. W tym czasie wznosimy nasze ręce do niej, aby przytuliła nas do swego serca. Stajemy przed naszą królową wraz z cierpieniami narodu ukraińskiego i wraz z wielką otwartością Polski, w której znalazło schronienie prawie 3 miliony uchodźców, z czego większość to matki z dziećmi.
Umiłowani bracia i siostry, jako dzieci jednego Boga wiemy dobrze, że każda kochająca matka i każdy kochający ojciec stawia wymagania swoim dzieciom i ma wobec nich określone oczekiwania. Tak też było w historii i tak też jest w teraźniejszości. Przez stulecia kształtowała naszą wiarę obecność Maryi. To od niej uczyliśmy się dojrzałej wiary i miłości, nie tylko w wymiarze pobożnej modlitwy, ale w konkretnym czynie wobec drugiego człowieka. Nie można bowiem miłować Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie miłuje się bliźniego, którego się widzi. To od niej uczyliśmy się wytrwałości nie tylko od święta do święta, ale w każdym dniu, kiedy za jej podpowiedzią żyliśmy, czyniąc wszystko według myśli Syna Bożego. To ona uczyła nas odpowiedzialności za Kościół, za małżeństwo i rodzinę, za parafię i naród. Dlatego błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w jasnogórskich ślubach narodu pisał: przyrzekamy bronić każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przyrzekamy dochować obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności każdego małżeństwa. Przyrzekamy umacniać polskie rodziny. Przyrzekamy żyć w zgodzie i pokoju. Przyrzekamy walczyć z nienawiścią, przemocą i naszymi wadami narodowymi. A święty Jan Paweł II dopowiadał: świat współczesny w wieloraki sposób jest zagrożony. Jest zagrożony może bardziej niż kiedykolwiek w ciągu historii. Trzeba więc, ażeby Kościół czuwał u stóp tego, który sam jeden jest Panem dziejów i księciem przyszłego wieku. Pragnę zatem czuwać wraz z całym Kościołem, zanosząc wołanie do serca niepokalanej Matki. Wszystkich proszę, aby w duchu łączyli się ze mną. Moja siła od Jezusa, przez Ciebie, Maryjo, przez Twoje serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość. Do tych słów naszych wielkich rodaków przyłączam się również i ja i proszę nas, tutaj obecnych, zróbmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby świat wokół nas przypominał Chrystusowe Królestwo Sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech każdy chrześcijanin, każdy katolik, mężczyzna i kobieta, dzieci i młodzież, bogaci i ubodzy, wykształceni i prości, budują to Królestwo, naśladując Maryję i trwając przy niej. Bo jak napisał w swoim testamencie święty Jan Paweł II, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję. Chrystus przez nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwa Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyły się z nią. Tak też i dzisiaj, w tym jakże ważnym dla nas dniu, złóżmy naszą ufność w jej ręce i prośmy o dar zwycięstwa nad tym wszystkim, co dzisiaj jest złem. Amen.
Zgromadzeni w uroczysty dzień święta Królowej Polski, zanieśmy do Boga naszą modlitwę, prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi. Modlimy się za Kościół Święty na całej ziemi, aby promieniony opieką Maryi, Matki wszystkich wierzących, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za władze państwowe Polski i Ukrainy oraz za pracowników służb dyplomatycznych poza jej granicami, aby ich służba dla narodu i każdego człowieka przyczyniała się do pokoju w świecie i ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji zakończenia wojny na Ukrainie, za rządzących, żołnierzy i wszystkich obywateli, aby w tym trudnym czasie wpatrzeni we wzór Maryi zawsze pokładali swą ufność i nadzieję w Bogu, jak czyniła Maryja. Ciebie prosimy.